Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiejszy film będzie poświęcony testowi na nietolerancję. Pokażę Wam, jak wykonuję ten test. Jeśli jesteście wysoko wrażliwi na krew, proponuję nie oglądać dalszej części tego filmu, dlatego że będzie dokładnie pokazane, jak właśnie ten test robię, a to znaczy, że będę pobierać próbkę krwi z palca. W każdym razie, jeśli śledzicie mnie od jakiegoś czasu, wiecie, że współpracuję z laboratorium już chyba od jakichś 5 lat, tak mi się wydaje, że dobrze pamiętam. I to laboratorium ostatnio wróciło do swojej poprzedniej nazwy, z Lorizjan zmieniło się to na York Test, dlatego chciałam uaktualnić ten film, pokazać Wam dokładnie, jak ten test właśnie teraz nazywa się Premium Food Intolerance Test, wcześniej to był Lorizjan Gold. Także ja sama chciałam powtórzyć ten test, już od jakiegoś czasu się zbierałam, dlatego że ostatni raz robiłam test chyba jakieś 4,5 roku temu, tak mi się wydaje, i nietolerancje pokarmowe mogą się z biegiem czasu zmieniać, można się ich pozbyć, a mogą się właśnie zmienić, możemy nabyć na przykład nowe. Myślę, że jeśli ktoś nie ma żadnych symptomów, nie cierpi na różnego rodzaju dolegliwości, myślę, że nie trzeba powtarzać, ale jeśli w dalszym ciągu mamy jakieś symptomy, mamy jakieś dolegliwości, to warto powtórzyć, a ja takie mam i chciałabym właśnie zobaczyć, czy coś mi się zmieniło, mam jakieś tam podejrzenia, ale o tym będzie osobny filmik. Dzisiejszy film będzie poświęcony tylko temu, jak właśnie wykonuję taki test, żebyście wiedzieli. Jeśli macie jakiekolwiek pytania co do testu, czy samego wykonania, zakupu takiego testu, wyślijcie do mnie e-maila, wszystkie szczegóły pod filmem. Ja Wam wyślę informacje, test taki oczywiście możecie nabyć przeze mnie. Laboratorium właśnie York Test jest top na rynku tutaj w UK, mają ponad 35 lat doświadczenia, także jest to zdecydowanie warto zainwestować właśnie w jakość. Także teraz przejdziemy do wykonania takiego testu. No i ja nie mogę się właściwie doczekać moich wyników.